10 polskich rekordów Guinnessa. Księga miała początkowo bawić sensacyjno humorystycznymi informacjami bywalców piwiarni. Z czasem stała się prestiżową publikacją na świecie. Odnotowuje rekordowe osiągnięcia w różnych dziedzinach, odważnych pobłahek, na przykład największa porcja spaghetti spożyta jednorazowo. Tytuł księgi wywodzi się od irlandzkiej rodziny Guinness – piwowarów. Polska zajmuje drugie miejsce z liczbą 290 rekordów na tej liście. Oto 10 rekordów ustalonych przez Polaków. Materiał oparty na podstawie artykułów biurorekordów.pl. Najdłuższa gra w Football Manager. Seria komputerowych gier sportowych z gatunku menadżerów piłkarskich. Michał Leniec. Został oficjalnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa z wynikiem 221 sezonów rozegranych pod rząd Football Manager. Przez cały czas grania Football Managera zarządzał lechem Poznań. Menadżer prowadzony przez kibicę rekordzistę miał w teorii 258 lat. Zagrał w 14 381 meczach, wygrywając aż 10 997 z nich. Stracił zaledwie 1720 meczów, osiągając imponujący procent wygranych, wynoszący 76%. Największy las w słoiku. Dnia 27 kwietnia 2019 roku w Galerii Północnej w Warszawie ustanowiono oficjalny rekord Guinnessa na największy las. W Słoiku. Organizatorzy i uczestnicy rekordu stanęli na wysokości zadania. Największy las w Słoiku ważył aż 1018 kg, natomiast waga samej roślinności to 88 kg. Ustanowienie rekordu Guinnessa było związane z uroczystym otwarciem sezonu w ogrodzie na dachu Galerii Północnej w Warszawie. Poza rekordową próbą, jedną z głównych atrakcji wydarzenia było otwarcie tężni solankowej, mieszczącej się właśnie na dachu owej galerii. Handlowej. Największa kolorowanka na świecie. Z okazji 25. urodzin Danonku w warszawskim zo zorganizowana została zakończona sukcesem próba ustalenia rekordu Guinnessa. W ręce dzieci uzbrojonych w tuziny kolorowych kredek, oddana została kolorowanka o powierzchni 12 m2, czyli aż 2 m2 większe od swojej poprzedniczki. Na płycie głównej Stadionu Narodowego dokonano oficjalnej prezentacji oraz zmierzenia kolorowanki. Po czytaniu wyników nikt nie miał wątpliwości, że w Warszawie padł nowy rekord Guinnessa. Każda ze stron, a było ich łącznie 16, miała powierzchnię 10 m2. Największy wzór samochodu z ludzi. Za sprawą pracowników firmy Proama Polska może poszczycić się kolejnym rekordem Guinnessa. 22 listopada 2013 roku w Lublinie ułożono największy wzór samochodu z ludzi. Po wnikliwej analizie wynik potwierdził oficjalny JUROR z Londynu. Wydarzenie zorganizowano w ramach obchodów rocznicy sprzedaży pierwszej polisy rekord Guinnessa miał podkreślać fakt, że w ciągu dwóch lat Proama zaufało już ponad 600 tysięcy klientów. W próbie ustanowienia rekordu Guinnessa udział wzięło 266 osób, które ustawiły się w największy wzór samochodu na świecie. Centralnym punktem wzoru było oczywiście logo kampanii społecznej organizowanej przez ową firmę Wrzucam na Luz. Największy krupnik, rekord Guinnessa na największą porcję zupy krupnik, która została przygotowana 6 października 2018 roku w Kłodzku, został już oficjalnie zatwierdzony przez komisję ze Londyńskiego Biura Rekordów. Osiągnięty wynik to dokładnie 500 kg tradycyjnej polskiej zupy. W rekordowej akcji wzięło udział 22 kucharzy, którzy z zaangażowaniem działali przy ogromnym garnku. W ramach wydarzenia zorganizowany został także piknik rodzinny i preza odbyła się pod patronatem starosty Kłodzkiego. Największa lekcja stomatologii. Próba ustanowienia rekordu Guinnessa na największą lekcję stomatologii miała miejsce dokładnie 27 kwietnia 2019 roku w Łódzkim Centrum Edukacji Dydaktycznej. Próba bicia rekordu przebiegła sprawnie. Po przejściu przez bramkę wejściową do strefy bicia rekordu uczestnicy otrzymywali miskę do mieszania, mieszadło i wodę. W każdej wyznaczonej strefie znajdowała się osoba, która rozdzielała odpowiednią ilość masy niezbędnej do udziału w lekcji dla każdego uczestnika. Po części teoretycznej prowadzonej przez dr. Tomasza Mariu Kercz, redaktora naczelnego portalu dentonet.pl, higienistki i asystentki stomatologiczne przeszły do części praktycznej, podczas której wyrabiano masę wyciskową. Największy to aspodramię. Oficjalna próba bicia rekordu Guinnessa na największy toast pod ramię odbyła się 18 października 2018 roku w krakowskim klubie studio przy ulicy Budryka 4. Przygotowania do uroczystego toastu trwały kilka miesięcy, jednak efekt końcowy i przede wszystkim uznany rekord zrekompensowały ciężką pracę, którą musieli wykonać organizatorzy. W dniu rekordu na podłodze klubu rozklejone były białe taśmy, które wyraźnie wyznaczały ułożenie łańcucha z ludzi którzy połączeni ze sobą pod ramiona wspólnie wznieśli toast. Automatycznie bramki dokładnie policzyły wszystkich uczestników, którzy weszli do rekordowej strefy, także nie było mowy o żadnej pomyłce. Cała trudność tego rekordu polegała na tym, żeby przez cały czas trwania toastu pod ramię wszystkie 1373 osoby pozostały ze sobą złączone najwięcej osób w bańce mydlanej. Rekord padł w Polsce, gdzie 14 stycznia 2018 roku Jakubowi Bochenkowi udało się zamknąć w jednej gigantycznej bańce rekordową liczbę osób obecny rekord Guinnessa na najwięcej osób zamkniętych w bańce mydlanej. Wynosi aż 417 osób. Rekordowa próba odbyła się 14 stycznia 2018 roku w Jaworzynie w budynku Szkoły Podstawowej nr 7. Bańka medlana, w której zamknięto wszystkich uczestników rekordu była ogromna i mierzyła 8 na 12 metrów. Najdłużej trzymane nad głową Młoty Kowalskie 3 listopada 2018 roku świat obiegła informacja, że znany gwiazdor programu Google Box Krzysztof Recikowski, pobił rekord Guinnessa. Rekordowa próba miała miejsce na planie programu dotyczącego rekordów w Rzymie we Włoszech. Racikowski dokładnie przez minutę i 36 sekund trzymał nad swoją głową dwa ciężkie młoty Kowalskie, trzymane przez rekordzistę młotki ważyły aż 5,5 kg. Największy dystans pokonany z napędem pod wodą. Janusz Czachor 2 października 2018 roku w słonecznej Chorwacji ustanowił oficjalny rekrut Guinnessa na największy dystans pokonany z napędem pod wodą. W ciągu miesiąca pan Janusz przy pomocy DPV, czyli specjalnego napędu podwodnego, Przepłynął pod wodą dystans dokładnie 454 km. Cała akcja trwała 30 dni i miała na celu zwiększyć świadomość społeczeństwa o dystrofonii mięśniowej i pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie miłosza klimczaka ze Starego Koźla. Inicjatywa miała charakter charytatywny, i podczas akcji każda chętna osoba mogła wesprzeć miłosze kupując symboliczny metr trasy za jednego dolara. Sam rekordzista z zaangażowaniem opowiada o swoim projekcie i jego początkach. Pozwolę sobie zacytować wypowiedź: Jestem od wielu lat instruktorem nurkowania. Pracowałem za granicą, a obecnie prowadzę swoją szkołę. Uwielbiam nurkowanie i próbuję zarazić tą pasją innych. Dlatego właśnie powstał ten projekt, który planowałem zrealizować już pracując w Egipcie. Jednak takie przedsięwzięcie wymagało dużych nakładów finansowych i szczegółowej organizacji, a wtedy nie miałem nawet z kim go zrealizować. Jest to trudne, bo dystans 450 km jest bardzo wymagający, jednak chcieliśmy spróbować. No Spróbowali i się udało. Przy tak długich nurkowaniach następujących po sobie dzień po dniu może nastąpić wychłodzenie organizmu, choć pozornie może się wydawać to śmieszne. Bo przy nurkowaniu w wodzie, która ma 25 stopni, nic się przecież złego nie może stać. Janusz czachr całą akcję ocenia bardzo pozytywnie. Jak mówi, była to niesamowita przygoda. I sprawdzenie swoich możliwości. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Koniecznie zaglądajcie na kanał Światowa Historia, gdzie staram się dodawać codziennie nowe filmy oraz na kanał Drama TV. Trzymajcie się, cześć.